Witam serdecznie Państwa na uroczystości poświęconej 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Znajdujemy się przy obelisku, który upamiętnia rocznicę wkroczenia do Maczek oddziału pod dowództwem Apolinara Kurowskiego, który wygrał potyczkę z Rosjanami i na kilkanaście dni przejął władzę w Zagłębiu Dąbrowskim. Dzisiaj spotykamy się, aby te wydarzenia przywołać i upamiętnić ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski. Witam serdecznie władze samorządowe miasta Sosnowca, reprezentowane przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Jacka Dudka, pełnomocnika prezydenta do spraw dialogu i komunikacji społecznej pana Mateusza Bochenka. Witam także serdecznie delegacje poselskie od pani poseł Ewy Malik, pani poseł Barbary Chrobak. Witam panią poseł Ewę Malik, przyjechała tutaj do nas. Witam serdecznie również delegacje od pani Barbary Chrobak i pani Anny Nęś. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej, panią Renatę Zwardzicką-Kulik, pana Tomasza Niedzielę oraz pana Jana Bosaka. Serdecznie witam Młodzieżową Radę Miasta Sosnowca oraz Radę Seniorów. Serdecznie witam również Towarzystwo Miłośników Maczek. Witam panią dyrektor Miejskiego Klubu Maczki, panią Agnieszkę Kozińską. Witam przedstawicieli Poczty Sztandarowe, Poczet Miasta Sosnowca oraz ze Strażą Miejską, Poczet Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Oddział Sławków i Koło Sosnowiec, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu. Witam Ochotniczą Straż Pożarną Cieśle, ZHP Krok Seniorów Korzenie, Sosnowiecką Radę Rycerzy Kolumba, a także Rady Dzielnic, Maczki, Ostrowy Górnicze, Kazimierz Górniczy, Południe i Porąbka. Witam serdecznie jednostkę strzelecką Strzelec 3024 z Katowic, 73. Sosnowiecką Drużynę Harcerską Maki i 74. Zuchy. Serdecznie witam Sosnowiecką Orkiestrę Dentą z kapelmistrzem panem Sebastianem Jandą. Szczególnie mocno i gorąco witam młodzież sosnowieckich szkół, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, klasę mundurową nr z 7. Liceum Ogólnokształcącego Baczyńskiego, Szkołę Podstawową nr 35 imienia Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 33, Szkołę Podstawową nr 6 oddziałami gimnazjalnymi. Witam serdecznie mieszkańców, którzy się tutaj dzisiaj zjawili. Szanowni Państwo, poproszę teraz o zabranie głosu panią poseł Ewę Malik.